Stowarzyszenie Biegający Świdnik zaprasza wszystkich chętnych do udziału w treningach w najbliższą niedzielę 15 marca o godzinie 16 na Placu Konstytucji 3 maja. Do biegania, jak się okazuje, nie trzeba namawiać. Chętnych nie brakuje, ale im więcej osób, tym przyjemniej, ale i zdrowiej dla nich samych. Zamiast niedzieli spędzonej w fotelu przed telewizorem, lepiej zadbać o swoją wiosenną kondycję i spróbować poćwiczyć. To nie pierwsze takie inicjatywy ze strony stowarzyszenia. Stowarzyszenie Biegający Świdnik działa na terenie naszego miasta już od 2 lat. Jesteśmy organizatorem cyklu spotkań biegowych. Organizujemy imprezy biegowe dla biegaczy naszego miasta. Między innymi bieg dla Jasia, mikołajkowy bieg, bieg dla domu pomocy społecznej w Rybczewicach. Skupiamy się wśród biegaczy, organizujemy zawody, organizujemy spotkania biegowe i zachęcamy wszystkich po prostu ludzi, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem lub biegają, a nie wiedzą do końca, co mają z tym bieganiem zrobić, chcą polepszyć swoje wyniki, chcą się fajnie bawić. Bardzo zapraszamy do Biegającego Świdnika. Biegać, zadbać o siebie, ale i pomóc innym. Takie są też przesłania działalności. W ciągu 2 lat działalności naszego stowarzyszenia przygotowaliśmy kilka bardzo interesujących imprez biegowych, które zgromadziły około 200, może nawet 300 biegaczy z całego regionu. Były to m.in. imprezy charytatywne, bieg dla Jasia. Podczas tego biegu zbieraliśmy również pieniądze dla chorego chłopca. Ten bieg okazał się ogromnym sukcesem i wychodząc z tych doświadczeń, w tym roku przygotowujemy dla naszych biegaczy, biegaczy z regionu, biegaczy ze Świdnika, fantastyczne warsztaty biegowe. Są to treningi, które będą odbywały się 2 razy w miesiącu. Spotkania w różnych lokalizacjach. Będą to spotkania na tartamie, będą to wycieczki biegowe. Chcemy skupić całe środowisko biegowe, tak aby każda osoba, która chce biegać, która już biega, dostała tą wiedzę, dzięki której będzie jeszcze lepszym biegaczem. Ćwiczenia, zdrowe odżywianie to tematy niedzielnego treningu dla bardzo młodych, ale i nieco starszych. Wiek tu nie gra roli. Spróbować może każdy. Nasze stowarzyszenie skupia biegaczy, którzy biegają w różnego rodzaju imprezach organizowanych nie tylko w Polsce, również w maratonach, na przykład w berlińskim maratonie braliśmy udział, systematycznie biegają, trenują. Natomiast zapraszamy wszystkie chętne osoby, które nawet do tej pory nie biegały, a chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, żeby się z nami spotkały. Właśnie między innymi najbliższe spotkanie będzie w niedzielę o godzinie 16. I my, nasi tutaj partnerzy, nasi koledzy, trenerzy wprowadzą te osoby do biegania tak, żeby odbywało się to w sposób kontrolowany i zdrowy.